Dzień dobry kochani, z tej strony Wielki Człowiek, witam serdecznie w odcinku, w którym pokażę Ci 10 zasad Pawła Matejczuka z Gromu. Jakiś czas temu mój znajomy Łukasz Smolarski z Business Misji nagrał z nim wywiad i ten wywiad jest na YouTubie i oczywiście link w opisie filmu. A ja wyjąłem z tego filmu 10 zasad najważniejszych, które Paweł ma na co dzień. Paweł ma na co dzień i te zasady tak samo można przełożyć do życia codziennego. Więc zapraszam Cię serdecznie do oglądania tego filmu i jedziemy z tym. Punkt pierwszy. Znajdź eksperta i daj mu możliwość rozwoju. Jeżeli sobie założymy, że mamy jakieś wymagania na danym stanowisku pracy, na danym etacie, to poszukujemy na rynku cywilnym ekspertów, fachowców, którzy za odpowiednie pieniądze, bo jak ktoś służy nawet, to też dostaje za to pensję, bo musi za coś po prostu żyć, zarabiać. A więc tak zacznijmy patrzeć, bo wojsko też daje możliwości rozwoju. A więc jak przyciągamy do siebie młode osoby albo kogoś już z doświadczeniem, to dajemy mu też ścieżkę rozwoju. Punkt drugi. Nie ma nic od razu. Praktycznie roczne, długie szkolenie z ogromną zmianą mentalną po to, by nauczyć się technik, taktyk, strzelania i wszystkich innych rzeczy. A dlaczego mówię o zmianie mentalnej? To ja dzisiaj jestem wykładowcą na Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie i od tego praktycznie zaczynam moje zajęcia, a więc nacisk na zmianę mentalną moich studentów. I to jest bardzo proste, bo w naszym polskim języku my mówimy, że nam się wszystko udaje. Udało nam się zdać prawo jazdy, udało nam się zdać maturę, udało nam się dostać pracę. To pan siedząc w tym swoim pokoiku, chciałby pan, żeby grom tam wszedł i udało panu się uratować życie, gdyby pan był zakładnikiem, czy żeby weszli i to zrobili? Oczywiście, żeby weszli i to zrobili. I druga strona. Ja mam naprawdę bardzo dużo operacji na bliskim kontakcie z przeciwnikiem. I jakby wyglądało moje życie, jak wchodząc na bliski kontakt i walczyć z przeciwnikiem, ja bym się zastanawiał, uda mi się przeżyć, czy mi się nie uda? Nie? Spaliłaby mi się głowa? Ale byłem wyselekcjonowany, wyszkolony, miałem najnowocześniejszy sprzęt. Wokół mnie byli tak samo wysoko wyspecjalizowani fachowcy i eksperci. Miałem odpowiednie procedury operacyjne, więc my wchodząc na operację, nie mogliśmy myśleć, że nam się uda, tylko po to zostaliśmy wykształceni, dozbrojeni i po to za to nam się płaci, żebyśmy wykonywali swoją operację perfekcyjnie. A więc tak trzeba zacząć patrzeć na zmianę mentalną, żeby naszym żołnierzom się już nic nie udawało, tylko żeby stali na straży naszych granic i jeżeli będzie taka potrzeba, to nas obronili, żeby im się nic nie udawało. Punkt trzeci. Na wszystko przychodzi czas. Jednak ten PC jest bardzo ważny. Dlatego na przykład do mojej jednostki nie przyjmowało się prawie nigdy młodszych niż 23-24-latków. Jeżeli sobie popatrzymy i świetne opracowanie jest amerykańskiej armii na temat, kiedy jesteśmy dorośli, że dostajemy dowód osobisty, możemy kupić flaszkę wódki w sklepie, jak mamy 18 lat, prawda? Już tak kolokwialnie sobie mówię. Ale Amerykanie doszli do wniosku, ich badania, że zaczynamy być dorośli, jak mamy 31-33 lata. I to na podstawie badań wojskowych tak zrobiono. Bo 18, 20, 21 latek, a więc Bóg, honor, ojczyzna, śmiały zwycięża i naprzód, to jemu dajesz mundur, mówisz, że jesteś komandosem, baczność i on zasuwa i robi wszystko. A niech zrobi to samo, co 18-latek, 33-letni chłop. No... Zdecydowanie, już będzie myślał wcześniej. Nie wiem, ile masz lat, ale jak patrzysz na 18, na 25-latków? No mam 37 i rzeczywiście dużo bardziej z jakimś doświadczeniem człowiek. Dokładnie bardziej. Tak. A więc nawet popatrzymy na straty na froncie ukraińsko-rosyjskim, to tam jest, jakie są roczniki? 2000, 2001, 2002. A więc to są dzieciaki 20-paroletnie, którym zrobiono z głowy kisiel i którzy poszli tam. Teraz zaczyna być, że jednostki zaczynają odmawiać walczyć, bo się zaczynają stawiać, ej, co my tu robimy? Zaczyna być refleksja. A jeżeli ma się młokosów 20-letnich, sorry chłopaki, 18-20-letni, ale taka jest prawda, to oni są dużo bardziej plastyczni i łatwiej im kazać robić takie rzeczy, którym profesjonalny, dorosły żołnierz by nie zrobił albo by zrobił to po to, żeby zwyciężyć, żeby to zrobił, a nie żeby mu się to udało. To jest też kluczem do pracy takiej profesjonalnej firmy, prawda?
Jest potrzebna młoda krew, świeżość, ale jednak ci 30-latkowie, jak patrzę na moją karierę, jak spotkałem Navy SEAL pierwszy raz na wodach Zatoki Perskiej Iraku, kiedy miałem 26, 27 lat, a tam Navy SEAL byli 30-latkami, no to jednak te 5-6 lat różnicy, patrzysz, kurczę, na tych i to, my jesteśmy troszkę młodsi. Oni tacy starsi od nas, od czasu do czasu był ktoś młodszy. Ale przed czas Iraku, Afganistanu, kiedy myśmy mieli już po 30 lat i przyjechała Navy SEAL, ekipa, która była trochę młodsza i już widziałeś, że no chłopy jeszcze trochę przed wami, prawda? Punkt czwarty. Musi być ten sam poziom w grupie. I tak jest. W grupie samców musisz mieć ten sam poziom. Już tak ten samiec alfa niech sobie tutaj zostanie, bo to oczywiście może być też samica alfa, prawda? A więc trzeba popatrzeć, żeby równy był poziom i zaczyna się wygrywać wtedy, jak w takiej ekipie, to co mówię często na rozmowach z żołnierzami, z kandydatami do wojska, że dużo lepiej walczy się za przyjaciela niż za dowódcę. Bo ja w mojej karierze wojskowej nigdy nie miałem dowódców, zawsze miałem przyjaciół i byliśmy ze sobą grupą, często się mówiło grupą braci wręcz i po 6 miesiącach, po 8 miesiącach bycia w naprawdę ciężkich warunkach przyjeżdżało się do Polski i po 3 dniach chciałeś z tymi chłopami iść na piwo, bo po prostu wręcz tęskniłeś za nimi, bo byłeś w dobrym towarzystwie, ty ich lubiałeś, oni ciebie. I to jest bardzo ważne. I tak też można budować firmę, że chcesz iść rano do firmy, bo spotykasz tam ludzi, z którymi ci się dobrze pracuje. Punkt piąty. Menadżer jest od zarządzania, a specjalista od wykonywania. Bo to nie jest wcale tak, że generał, jak jest generałem, to wie wszystko po kolei, co jest niżej. Bo na pewno nie potrafi obsługiwać tego sprzętu, który obsługuje kapral. Stopień to jest tylko dla mnie dzisiaj pozycja menadżerska, a nie przekłada się na tą wiedzę. Bo nie po to idziemy do mechanika samochodowego, żeby mu powiedzieć, jak ma wymienić nam kolotki hamulcowe. Tylko mamy specjalistę, idziemy, proszę to wymienić. I tak samo jest w wojsku. Specjalista w danej dziedzinie wojskowości ma dużo większą wiedzę niż jego przełożeni. Punkt szósty. Życie zawodowe dzieli się na etapy. A proszę mi uwierzyć, że można w trakcie swojej kariery zrobić wszystko i powiedzieć starszy i odejść. I tak było w moim przypadku i wielu moich kolegów. I to łącznie z spadochroniarstwem, z nurkowaniem, ze strzelaniem, że już mi się tak prochem odbijało, że już powiedziałem, no na starszy. I jak się człowiek czuje spełniony, ja spędziłem prawie 4 lata na wyjazdach, robiłem wszystkie operacje, jakie w tamtym czasie były możliwe, a więc chcę iść na emeryturę, mam 40 lat i mam second career. To jest coś, czego nie mogłem zrozumieć kiedyś, gdy po jednej z operacji siedliśmy z Navy Sealami i było takie pytanie, a co będziecie robić tam gdzieś w cywilu? No, myśmy wymyślili sobie, że oni nas się pytają, co będziemy robić, jak wrócimy z Iraku do Polski. A więc ten kupi mieszkanie, ten pojedzie na wakacje, ten tutaj motocykl, ale nie, co będziecie robić second career? Po gromie. Ja mówię, jak po gromie? Grom jest całym moim życiem. Ja nie widzę siebie, co on robi po gromie, ale nie. Grom jest tylko częścią twojego życia. Ono się kiedyś skończy. Co będziesz robił na wale jako second career? I tak patrzysz i faktycznie, i ja to dzisiaj widzę. Praca w jednostce, praca w korporacji, bycie sportowcem, robienie kariery filmowej, muzycznej, to może być tylko etapem. Trzeba sobie to w głowie poukładać, że odchodzę z tej korporacji, z tej firmy, z tej jednostki i mam dalej swoje życie. I tak właśnie się przeprogramowałem, że odeszłem na rynek cywilny i akurat w moim przypadku chyba z sukcesem poszło mi napisanie 8 książek, no bo jak po kolejnej, jeszcze się premiera nie skończyła, czytelnicy się pytają, ej Nawal, kiedy będzie kolejna książka? Ja mówię, ej, nie przeczytaliście jeszcze tej? No nie, bo 4 dni już po niej. Punkt 7. Będąc wśród najbliższych, dłużej wytrwasz w trudnych chwilach. Myśmy byli od początku w jednostce, mieliśmy pracę z psychologami i z psychiatrami. Nasze wyjazdy były obarczone tym, że wyjeżdżaliśmy jednak w grupie przyjaciół, w grupie osób, które chcą robić tę robotę, nic na siłę. Tam przebywaliśmy w dobrym środowisku i często po przyjeździe, jak jest całe to badanie, nasze panie psycholożki mówiły, ale wy jesteście jakoś z tego gromu inni, bo jesteście zawsze uśmiechnięci. A mówię, to jest proste rozwiązanie, bo wyjeżdżamy tam i mamy oparcie w sobie.
A wyjeżdżając młody chłopak na taką misję do Iraku, do Afganistanu, gdzie jeden z panów generałów powiedział, że żołnierz, bojowiec nie ma prawa tęsknić, tylko ma szkolić, jeść i być gotowy do boju, no to życzę powodzenia. Jak ten ktoś ma się odnaleźć później po takich 6-8 miesiącach pobyciu? A więc to jest. Ale oczywiście ja mogę mówić o sobie, o swoich najbliższych kolegach, ale zdarzają się chłopacy, którzy, kurczę, jednak zostaje to w głowie. No bo tacy jesteśmy, Można mieć i syndrom PSD, kurczę, będąc tutaj w cywilu i się go nabawić, prawda? Zdecydowanie wiele osób cierpi na jakby depresję. Dzisiaj jest to bardzo popularna choroba, nie? Mówi się, że... Może niepopularna, ale dzisiaj wreszcie mówimy, że to jest choroba. Może kiedyś ją też miano, tylko się wstydzono i... Albo wyśmiewano i mówili, wyśmiewano. Nic ci nie jest. Tak, nie, tak. Punkt 8. Jak panować nad stresem? Dwie recepty. Pierwsza to, że jestem emerytem i ja mogę już wszystko, a nie muszę nic. To jest otaczanie się fajnymi ludźmi, z którymi spędzam dobrze czas. To jest naprawdę, to jest super, to jest bardzo wygodne i często się obrażam na ludzi, którym daję do zlecenia na przykład stół albo coś i oni nie dzwonią, nie odpisują, to mówię, to niech pan sobie taką firmę dalej prowadzi, ja już tego stołu nie chcę, do widzenia. Nie, bo mnie to zżera, bo jak mówię, że zadzwonię, to zadzwonię, że odpiszę, to odpiszę. To jest pierwsza rzecz, a druga, ja się lubię bardzo zmęczyć. Naprawdę inaczej śpimy, inaczej wypoczywamy, jeżeli jestem po całym dniu zmęczony fizycznie. A ja napisałem 8 książek, już 9, no bo 9 w druku. Jestem, tak jak powiedziałem, teraz wykładowcą i siedzenie przed komputerem i pracowanie z komputera naprawdę bardzo mnie męczy. Ja nie myślałem kiedyś, bo bardzo mało pracowałem biurowo, że może być tak męcząca praca siedząc za biurkiem. Naprawdę podziwiam wszystkich, co się w cudzysłowie mówi, biurokratów, którzy siedzą i piszą, bo po 6-8 godzinach pisania książki ja naprawdę jestem bardziej zmęczony, niż jakbym rów gdzieś kopał. Mhm. A więc ja muszę ubrać buty, spodenki, przebiec się, pójść na siłownię. Jestem zmęczony fizycznie, ale endorfinki dostaję i mi się lepiej śpi. Punkt 9. Skupiajmy się na nauce ważnej rzeczy. Ilu oblało w Polsce kurs prawa jazdy na parkowaniu tyłem równolegle? Ile w Polsce w tym czasie przez 10 lat zginęło osób na drodze podczas parkowania tyłem równolegle? Ile? Pewnie zero, statystyki pewnie zero, są... Pewnie zero, ale na tym oblewają. Niech przestaną się skupiać na pierdołach, tylko zaczną uczyć ludzi jeździć. 10. i ostatnia zasada. Miejmy przygotowany plecak ewakuacyjny w razie jakiejś awaryjnej sytuacji. Bo to jest ważne, żeby się przygotować, bo mamy wtedy taki luz, jak zrobimy sobie plecaczek ewakuacyjny i spakujemy tam wszystkie nasze dokumenty, ale w wersji skanowanej, w wersji na nośniku pamięci, jak zabezpieczymy się tam jakimiś drobnymi batonikami, że będziemy mieli co zjeść, jak sobie przegadamy z samym sobą, że to jest plecak ewakuacyjny, a nie jest to bagaż, który wywozi całe nasze srebra i złota rodzinne, tylko że to jest coś, co musimy ze sobą zabrać, żeby gdzieś przetrwać przez 72 godziny, to jest też posiadanie z tyłu w głowy, że wiem, gdzie mam się ewakuować. I jak tam mam się ewakuować. I wtedy już będę dużo bardziej spokojny, że gdyby coś się stało, to wiem, że tu jest mój plecaczek, mojej małżonki, trójki dzieci, karma dla psa i smycz. I wtedy mogę wyjść z domu i już być krok do przodu, a nie stać w korkach. To było 10 zasad Pawła Matyńczuka z Gromu. Takich najważniejszych, które zrobiłem na podstawie, w zasadzie no to z materiału, z wywiadu, z Biznes Misji, gdzie tą rozmowę prowadził Łukasz Smolarski. Pozdrawiam Ciebie, Łukasz. Jeśli Ci się podobał ten film, no to zasubskrybuj, zalajkuj, udostępnij, ale także obowiązkowo obejrzyj też materiał, całą rozmowę właśnie na kanale Biznes Misja, na który zajrzyj obowiązkowo. Wszystkie linki masz w opisie, więc udostępnij, lajkuj i do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć!